Cześć. Dzisiaj akcja grabienie. Akcja grabienie. Wczoraj trochę kosiłem koniczynę 60. Zaraz się ktoś zapyta, czy 60 daje radę z tą kosiarką. Tak, bo to jest ta z tych lekkich kosiarek. Sam raz do 60 pasuje. Idzie. No tylko po prostu nie pogonisz na trójce jak bębnową, nie? Ale na dwójce sobie na spokojnie idzie skosić tam jakieś parę okrążeń. Radzi sobie. Nie jest tam ona ciężka. Da radę podnieść 60 bezproblemowo. Tutaj do stodoły też ona się mieści, ta kosiarka. Przy 60 czy przy 80 fajnie mieści się. Jedna tam jej bolączka to przykupnie to, co nie zwracałem zbytnio uwagi, to wymiana noży, nie jest ta szybka wymiana, tylko na śrubach się trzyma. No trochę się schodzi. Pytałem o cały komplet, znaczy pytałem kolegi, czy może wie, ile kosztuje cały komplet na szybką zmianę. No mówił, że cały komplet kosztuje tych dysków 1000 zł, żeby wstawić na szybką wymianę. No może kiedyś się to zrobi, ale na moje hektary tam wymiana tych noży, zmiana, odwrócenie to jest 40 minut. Pół godziny w dobrym optymalnym czasie. W pół godziny można się wyroić, tak szybko zrobić, to w pół godziny, a tak na spokojnie to godzinę czasu się trzeba męczyć, no, żeby się nie przemęczyć. Ostatnio burze przechodzą nad Polską, widać kurczę gdzie pada, gdzie nie. U nas chmury są, dzisiaj mamy 20, sobotę, od 18 do 20 do dzisiaj widziałem parę burz, jak poprzechodziło, jak pozalewało pola dla rolników. Ale u nas tutaj na Podlasiu, może tam część Podlasia, zachodnie Podlasie, może tam bardziej za Białymstokiem tamte okolice, bardziej na pewno odczuły opady niż tutaj u nas. Na północy, na wschodzie. Przychodzą chmury, ale no nie pada tak jak powinno. Susza już jest w takim stopniu jest odczuwalna, to że no kolega teraz drugi pokos robi, to mówi, że już tam gdzie wyżej to łąki po prostu już wysychają. Trawa już przesycha, nie? To już zaczął kosić drugi pokos. U mnie na razie mam większość łąk mam na torfie, więc na torfie jeszcze w miarę rośnie. Odsiewane trawy też jakoś tam jeszcze sobie radzą, a tam gdzie nie ma wody, gdzieś ziemia taka orna była, no to też już pomału przysycha, ale jeszcze u mnie jest tak dobrze, że bardziej w dołkach mam, to tego nie widać. Konieczyny też teraz jak koszę, to odrasta fajnie, kurczę, nic nie ten. Nie ma żadnych problemów. A ty dziedel! Zaraz plandeka mi, kurczę, zgnije. Zerdzewieje. Dobra, zaraz zobaczycie, jak fajnie podnosi. Można kosić dwójką na spokojnie, żeby nie przeciążać traktora. I daje radę. Elegancko podniosła. Mm.
na tej wysokości to tak na styk mieści się. Teraz będę odczepiać. Troszkę musiałem się pocofać tutaj, żeby dobrze stanąć prawidłowo tak na swoim miejscu. No ale jeszcze troszkę nie tak, ale dobra, już tam deseczkę się przestawi. Tutaj deska podporowa. Pod stopkę. Ładnie na paletach stoi. O, zaraz ktoś się zapyta, dlaczego ja trzymam kosiarkę i te nowe maszyny na podwórku. No bo nie mam takiej wiaty, kurczę, odpowiedniej, żeby kosiarka na przykład stała pod wiatą. Będzie mi potrzebny ten. Nie mam takiej wiaty, żeby mi stało fajnie pod... Nie mam właśnie takiego budynku, mylam się, żeby mi stało pod wiatą, no. No dobra, jak wychodzi, tak wychodzi, no. No, ale musi postać, no to tam sezon przestoi, nie? Przez zimą nie stoją, nie? To tylko tam... Postawię tam przez sezon, przez lato sobie mogą postać, kurczę, mrozów tutaj nie, latem mrozów nie ma, to tam nic się im nie dzieje, śnieg na nie nie pada, tylko deszcz. I tak o, no, wezmę zaraz tutaj zgrabiarkę pod drzewie, pojadę tam po grabie, żeby nie przesychało tam koniczyna dla mnie. I o, jeszcze ten... Łączka tutaj jest. Deszczyk zaczyna padać. Może da dobrze. Zobaczymy, no. Wszystko pasuje tutaj. Trzeba teraz cięgło trochę odpuścić. Ciężko, ale zaraz wyjdzie. O, dobra, jest w domu już. Przywitaj się z widzami naszymi. O, łapa. No tak, widzisz, Alek, swój ojciec coś nie bardzo. O, bolca tutaj nie ma. Dobra, odczepiać. Thank you.
wczoraj też taki popadał, że tylko pokapało troszeczkę. Na radarze pogodowym widać, że ma takie chmury deszczowe, takie, że idą. Alerty na SMS-em przychodzą, powiadomienia, że burze mogą wystąpić. No ale gdzie u nas, kurczę? Ostatnia burza tydzień temu była, w środę. Dobra. No coś tutaj pada, no. Dobra, w tym czasie jak pada, to idę po wałek sobie. Dojechałem na pole. Zaraz będę rozkładał jego. Tutaj wyciągamy bolca. Opuszczamy, że na pływającym było. Już to mówiłem przy jednym grabieniu. Przy chyba ostatnim grabieniu. A teraz za bardzo właśnie roboty takie jak jakieś nie obok posianowane, to takie krótkie prace, jakieś sianowady, tutaj pograbienie będzie. O, tutaj koniczyna jest, trochę przerosło zielsko tą koniczynę, kurczę, nie wiem o to chodzi, chciałem to popryskać, ale doradcy doradzili, że nie można pryskać koniczyny, bo popali koniczynę, więc nie będzie niczym pryskane od zielska, tylko trawę można, no. I tak o, już mamy rozłożone. Nie będę rozkładał tych, bo tutaj nie ma co tutaj rozkładać. Nie ma po co, no, bo nie ma tutaj żadnych tych żadnych tutaj drzew, ani nic, tu proste pole. Jeszcze skręcę tą stronę. Okej, z tej strony nie lubię wałka podczepiać. Przejdę sobie na drugą stronę z powrotem. Zaraz sprawdzę, czy trzeba jeszcze cięgło rozciągnąć. Zrobię. Dobra. Będzie nawalać. No, teraz sprawdzić, czy trzeba. Jest ok. Nic nie trzeba ustawiać, już i tak wcześniej rozkręciłem. Trzeba tylko jechać. Tutaj sobie na spokojnie trójeczką.
zabiłem. Zaraz za jakieś 2 godziny przyjadę z belarką po belę jedną dla krów. Nie mam takiego, jako takiego ścinacza zielonki, żeby to kosić i zbierać jednocześnie, nie? Ale jakoś trzeba sobie radzić, żeby było więcej mleka. Jeszcze wałek odłączyć. Trzeba właśnie jakoś radzić, żeby było więcej mleka. Wszystko na tą chwilę, na te grabienie. Jestem już na polu, będę zbierał tą trawę dla krów. Pierwsze bele, które robiłem od tamtej strony, pierwsze wałki, to średnio cała jedna długość była blisko na 4 dni, czyli 4 bele na jednym pasku, czyli jeden pasek to 3 rządki. Jedną dograbić do środka, drugą dograbić do środka i na szerokość podbieracza, jak i jest na szerokość podbieracza. Całą jak przy belowaniu na maksa. Tam w poprzednim filmie była pomyłka, nie do 30, a do 25. No tutaj przy belowaniu dla krów na bieżąco, no to tak 20-25, tak po środku, czyli no na maksa, aż klapa trochę się otworzy, no i to wtedy na 24 godziny starcza, no ta bela. No, opuszczam jeszcze podbieracz. Jedziemy pomału, że mocno zbiło. Nasta 4, 20 czerwca. Na szerokość podbieracza. Wtedy wychodzi równa bela. Na wolnym biegu, czyli będzie zmieciona bez mocno.
się ruszać pomału, czyli będzie Bela zaraz. Zobaczymy się już w chlewie, jak będę przy wywalaniu. Wjechał, podnosisz klapę, od razu włączysz wałek. I tyle w temacie. Szybka akcja. Później przez cały chleb to potoczyć. Mogłem to przez cały chleb po prostu rozwinąć, potoczyć. I już. Tam, gdzie po prostu nie do końca nie dotoczy się, nie tam dla paru trzeba po prostu podrzucić, no. A tak one sobie skubią. Teraz pomału. Tyle w temacie. O, belki z siana już leżą sobie złożone. 29 sztuk. Dwa piętra. Tam na jedna bela na trzecim, czyli 29. Tutaj ogólnie 60 bel wchodzi. O, chyba 60 bel równo wchodzi. To taka... No. To do zobaczenia. W następnym filmie.